Tutaj na stadionie przy Alei Piłsudskiego. No i zaczynamy od bramki. Tak długo wpatrywałem się i zastanawiałem się, czym Wrdoliak tę bramkę zdobył. Udem, na pewno udem. Ja tu bardzo blisko tego stoję w czasie meczu i naprawdę od razu widziałem, że udem, ale to jest zasługa jego bramki tutaj, jego osobiście, bo szedł do końca. Ta piłka no właśnie, nie była stracona. Piłkarza biegającego ostro. Tak, no nie przestraszył się. Tomek Kiełowicz też bardzo dobrą piłkę tutaj rzucił. Tutaj Grzelczaka widzimy. Marcin Robak nie miał już czego uderzyć. No właśnie, pytanie, czy w lepszej sytuacji nie byłby Griszek, który stał 2 metry za jego plecami? O wiele lepszej, tylko wiadomo, no już taka piłka szła i Marcin wyskoczył. Jak się zawodnik cofa, nie ma prawa wyskoczyć wyżej, nie ma wtedy uderzenia. I dlatego tutaj bramkarz... No w tamtej sytuacji widzieliśmy, że Griszek i Grzelczak zamienili się miejscami, bo rozpoczęli po przeciwnych stronach. I teraz jeszcze szansa Radowicza. Tak trochę zabierał się do tej piłki, jak lis do jeża. Tak, też byłem blisko tej sytuacji. Widziałem, że właśnie Radowicz wcześniej spojrzał w lewą stronę, jakby chciał dograć. Jakby wiedział od razu, że chce iść na bramkę. Zdecydowanie, że będzie uderzał, by był jeszcze w lepszej sytuacji. Tak ten ułamek sekundy wstrzymał akcję i już pozwolił obrońcy się cofnąć. I tu widzimy tą sytuację. Zobaczmy, znowu chyba złe ustawienie Mielcarza, który no, nie trafia w piłkę. Czysta bramka, 2-0 dla Legii powinno być. Tak, w tym momencie faktycznie wydaje się, że decyzja kontrowersyjna do omówienia z naszego punktu widzenia chyba gol prawidłowy. Później próby strzału Szałachowskiego. Proszę zwrócić uwagę, to już jest druga połowa. Tak nie mamy za bardzo sytuacji Dawidzewa. Dopiero ten strzał Szernasa obroniony przez Machnowskiego. To było jakieś zagrożenie dla bramki Legii. To chyba ta akcja. Tak jest. Grzelczak, Szernas i muśnięta piłka przez bramkarza Legii. Była jedna interwencja i myślę, że nie wiem, może na bramkę to shot brawo dla Machnowskiego. Nie miał za bardzo się czym wykazać w tym meczu, miał mało interwencji, ale też tutaj trzeba powiedzieć, przy tej bramce, przy sytuacji, gdzie strzelał Robak. Jeszcze, tak, najpierw Łukacha, który faulował Giełbowicza i to wychwycił arbiter. Oczywiście ten gol nie był uznany. A to była taka... Tak, kolejna akcja. Zbitka trzech strzał... Szałachowskiego. Szałachowskiego, tak. Chciałem powiedzieć jeszcze o Machnowskim to, że właśnie nie rzucał się, może nie był taki, no nie wiem, nie bronił pokazowo, ale bardzo solidnie, no pokazał się, że jest to bramkarz nie gorszy od Antolowicza. Tutaj też przesuwał się, nie rzucał się w jakiś sposób, potrafił czytać właśnie tam, gdzie ta piłka pójdzie. W pierwszej połowie też Robak strzelał, umiejętnie przesunął się, a ta piłka też zmierzała obok słupka.